Dzień dobry, cześć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem się tylko odezwać, że jestem, żyję, czytam Wasze komentarze, wszystko jest w porządku. Mówiąc kurtowo, anonimowy Jasnowicz Gdańska zastanawia się, czy się nie ujawnić. Ja natomiast, Olaf, miałem dwa niesamowite sny z Krzysztofem Jackowskim. Nie patrząc, może na nastawienie. Co do samego Krzysztofa, przez różnych użytkowników, przeze mnie czy przez kogokolwiek, to same sne są niezwykle ciekawe. Postaram się zadzwonić do Jolanty, jakoś je opowiedzieć, wyjaśnić, ale to będzie w następnym odcinku. A na chwilę obecną chciałem się tylko odezwać, że żyję, że jestem i też, że w i też w przeczuciach anonimowego, ja sam widzę z Gdańska jeżeli chodzi o rok 2022, to pojawiało się notorycznie przeczucie, że rok 2022 jest rokiem ostatecznego zdecydowania, albo miał takie poczucie ostateczne zdecydowanie, cokolwiek to znaczy. Myślę, że każdy na swój sposób może to odczytać, każdy na swój sposób może się jakoś nad tym pochylić. Ale myślę, mam nadzieję, myślę, że większość z nas jakoś czuje coś takiego w kościach, nie? że mamy wyjątkowy czas od kilkudziesięciu miesięcy, jeszcze wiele miesięcy jest przed nami, ale gdzieś w środku tych wszystkich przemian dochodzi właśnie do takiego przetasowania, co i Anonimowy ja z Gdańska i ja nazywamy ostatecznym zdecydowaniem. dobra, to może na chwilę obecną skończę, żeby mowa moja była w tym momencie nie YouTubeowa, yy, nie atorowa, czy jackowskowa <grydy> tylko po prostu taka jezusowa, czyli tak, tak, nie, nie, a co ponadto to to od złego pochodzi No tak, pół żartem, pół serio dobra, trzymajcie się, dzięki za uwagę słuchajcie, chciałem się tylko odezwać, że jestem i pamiętam o was każdego dnia patrzę na kanał Spokojnie, tylko teraz waży się dość ważna decyzja i potrzebowałem chwilę czasu, żeby nad tym wszystkim pomyśleć, a anonimowy z Gdańska tak samo rozważa decyzję o ujawnieniu się i żeby to wszystko miało większe ręce i nogi. Dobra, otrzymajcie się, z Panem mogiem hej!